Hej, hej, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Syberii. I znajdujemy się na cmentarzu, na którym dowiedzieliśmy się smutnej prawdy na temat dziecka Dany Rose. Niestety, no, dziecko zmarło przy porodzie. No, a sama Dana zajęła się pracą, żeby o tym wszystkim zapomnieć, ale przy okazji dowiedziała się, że być może jej Leon żyje. W każdym razie teraz na cmentarzu musimy jeszcze znaleźć tablicę z nazwiskami darczyńców, no i opuścić cmentarz jako główne zadanie, ale tabliczka z nazwiskami darczyńców, no musi gdzieś tutaj być. Tutaj ślepy zaułek. Zawalone. Muszę zawrócić. Okej. Okay. Tak, pira z drzwi mi się w głowie namalowała mapa tego cmentarza, chociaż czasami zmienia się perspektywa, więc może to wszystko legnąć w gruzach. Tabliczka z nazwiskami darczyńców. No, jeszcze nie wchodziliśmy tutaj na górę, tutaj po schodkach jest jakaś jeszcze miejscówka. Ale tutaj jest jakiś taki inny grobowiec po prostu na podwyższeniu. No powiem szczerze, że myślałem, że coś więcej tutaj będzie. Znaleźliśmy wcześniej jakąś taką bramę na korbę, coś w ten deseń, tylko że no, potrzebowalibyśmy najpierw czegoś, co to otworzy. Być może tam właśnie jest, o tu, patrzcie, cyk, sprawdź. Ja też nie do końca widzę, bo tu jest strasznie ciemno. Obejrzyj. Czegoś tu brakuje. No właśnie, ale nie mamy co, jest pozytywka, Oscar? Nie, Kate Walker. Aha, nie Kate Walker, no dobra, to nie. A tu? To chyba ma jakiś związek z bramami. Tak, no to ma związek z bramami. Ewidentnie wydaje mi się, że to będzie mechanizm otwierający bramę. No tylko, że czegoś tam brakuje, jak sama Kate powiedziała. Jeszcze można byłoby się ewentualnie wrócić do tej mapy, która tutaj była na początku. No właśnie, nie tutaj. No teraz to się trochę zgubiłem, powiem szczerze. O, zejdź! Czekaj, tu nas nie było chyba. Opcja zejścia była. O, co tam jest? Być może jakiś składzik. Może tutaj coś znajdziemy. Grabarze przechowują tu swoje narzędzia. Narzędzia! Dobra, potrzebny jest klucz. O, okej, okay, super. Ale zamek nie wygląda na zbyt solidny. Czyli będziemy mogli czymś to wyważyć. Pytanie tylko, skąd zdobyć takie... Tam wejdź. Skąd zdobyć takie narzędzie, żeby to rozwalić tę kłódkę? Albo będziemy mogli... Aha, tutaj możemy wejść na górę. Ślepy zaułek. Ślepy zaułek, muszę zawrócić. Dobra. Czyli wszystko tutaj jest tak korytarzowo prowadzone przez to, że właśnie mamy często zawalone przejścia. Tutaj nic. Tutaj też możemy wejść. Dobra, to zanim tutaj wejdziemy, tutaj obejrzyj, tutaj też pewnie zawalone, co? Nie da się tędy przejść. Okej. Okay. Muszę znaleźć inną drogę. No to w takim razie jedyna opcja to wejście po tych schodach z tej strony. Pytanie, gdzie nas to zaprowadzi? Czekaj. Aha. O kurde, ty. Czyli my to obeszliśmy. Grabarze pewnie go zapomnieli. No a nie chciałabyś tego wziąć? Cmentarz jest bardzo stary. Może mieć nawet setki lat. Bo to może nam się przydać, to. Nie wiem co to jest, ale to jest jakiś kilof. Nie mogę go wziąć? Sprawdź, wejdź. Ajajajajaj. Którędy my żeśmy tutaj przyszli? Powiem szczerze, że trochę poczułem się teraz zagubiony. Nie, tam nie.
Mówiłem, że mi się mapa maluje i tak mi się właśnie namalowała ta mapa, że O, tędy. Tak, tędy przyszliśmy. Dobra, i co tutaj jest? Anna Kilow. Komórka z narzędziami, mechanizm. Zobaczcie. Zostaje pooznaczane rzeczy tutaj. Czy jest coś, w czym mógłbym ci pomóc? No właśnie, a propos, czy jest coś, w czym... Oskar? Musisz być moimi oczami, Oskarze. W porządku. To zawołaj mnie w razie potrzeby. Oskar. Aha, i Oskar teraz... Nakierujesz mnie, Oskarze? Dobrze, dobrze. Dobra, 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 czyli tutaj mamy tak. PMJEF. Tutaj mamy mechanizm, tu jest Oskar. Tu są zawalone przejścia. Okej, czyli tak, tu jest Oskar. Komórka z narzędziami. No to w zasadzie można powiedzieć, że wszędzie już byłem. Można powiedzieć, że wszędzie już byłem. Okej. No dobra, no to w takim razie... Tylko o co chodzi z tym Kilowem? Że ja nie mogę go podnieść. Ona mówi tylko, że hej, tu jest Kilow, a ja tego Kilowa nie mogę podnieść. Idźmy jeszcze raz do tego Kilowa. Bo mogę tylko na niego spojrzeć. To jest trochę dziwne, że ona nie może go wziąć. Co za przygodówka, w której nie mogę wziąć rzeczy, którą widzę. Ona się bardzo, bardzo przyda. Tak, to sprawdźmy jeszcze raz. I proszę cię, Kate, weź teraz ten Kilow. No nie da rady wziąć tego Kilowa. Grabarze pewnie go zapomnieli. Dlaczego? Przecież on był tak potrzebny do tego, żeby... Nie wiem, z góry mam go wziąć, czy jak? Ja wiem, że go grabarze zapomnieli i o to właśnie... O! Co to? Znam część z tych nazwisk. To całkiem ciekawe. Ale powinnam wrócić do tego, co robiłam. A, czyli tu jest ta... Tu jest ta tablica darczyńców. Adam Zimmer. Magdalena Neumann. Okej. No i teraz ewidentnie wydaje mi się, że powinniśmy wziąć ten Kilow i rozwalić wejście do tej komórki. Być może w tej komórce byłoby coś, co pozwoliłoby nam otworzyć mechanizm. Ale z drugiej strony, jeśli ten mechanizm miałby nam być w jakimkolwiek stopniu potrzebny, to byłoby to albo uwzględnione w zadaniu pobocznym, albo w zadaniu głównym. Więc wydaje mi się, że po znalezieniu tej tablicy, myślałem jeszcze, że ta tablica będzie za tymi drzwiami mechanicznymi, które trzeba otworzyć, więc bardzo możliwe, że w tej lokacji jeszcze coś będziemy mieli do zrobienia, a teraz naszym zadaniem głównym jest wyjście z cmentarza. Dobra, weźmy tego Oskarka. Ej, no, Kate. Weźmy go. Cmentarz na Baden. Czyli torba. Znowu. Znowu. Oj. Scripted. Co do licha? O co chodzi, Kate Walker? Bramy zamknęły się. Gdzieś na pewno jest mechanizm, który je otwiera. Jak zawsze, Kate Walker. Jak zawsze, Kate Walker. No dobrze, no to w takim razie użyjmy sobie tego Oscara, faktycznie, niech on nam tutaj pomaga. Ale bardzo możliwe, że teraz dopiero oskryptowane będzie, że teraz będziemy mogli podnieść Kilow. Uwaga, idziemy sprawdzić. Tak też myślałem, że ten mechanizm przy drzwiach będzie dość znaczący. Więc będzie musiał być uwzględniony w jakimś zadaniu pobocznym albo głównym. No! A nie, zaraz, użyj?
A z czym użyj? Może mogłabym nim otworzyć zamek, ale jest za daleko. No przecież proszę cię, Kate, nie jesteś aż taka szeroka, żeby nie podnieść tego kilofa. Ale jak jest za daleko? No to ewentualnie moglibyśmy spróbować wziąć i poprosić Oskara o pomoc, no. Oskarze, chyba się zgubiłam! No dobrze. Komórka z narzędziami. Jedyny mam pomysł to albo taki, że coś się w tym momencie pojawiło na mapie jeszcze, czego wcześniej nie zauważyłem, co mógłbym wykorzystać, żeby dosięgnąć kilof. Albo po prostu będzie można spróbować użyć na tym kilofie Oskara, żeby on w jakikolwiek sposób nam, nie wiem, wypchnął ten kilof. Albo przewrócił w naszą stronę, czy coś na deseń. No nie ma lekko. Nie ma lekko. Ze skryptami nie wygramy, co? Ale wcześniej nie widziałem żadnego przedmiotu innego oprócz tego kilofa. Dobra, użyj i teraz... No jedyne... Oskar. Możesz przynieść mi ten kilof, Oskarze? Oczywiście, Kate Walker. Oczywiście, Kate Walker. Ty, on mruga powiekami, chyba mi się wydaje. Łop. Czy ty będziesz miał tyle siły, żeby w ogóle jakkolwiek pchnąć albo pociągnąć kilof? Całkiem nieźle. No to teraz do komórki. Jezu, jak ona z tym kilofem... Zobaczcie, wreszcie to jest gra, w której jak nasz bohater ma coś dużego, to nie chowa tego do... Nie chowa tego za pazuchę w jakiś dziwny, magiczny sposób, tylko musi faktycznie trzymać to w rękach. Okej, rozbij. Puf. I cyk. I cyk. Świetnie. A w środku mamy co? W środku mamy korbę. Zdaje się, że pasuje do większego mechanizmu. Mhm. Pięknie. No to w takim razie jedyne, co nam zostaje, to wrócić się do tego mechanizmu. To już wszystko wcześniej sobie rozpoznaliśmy, więc nie ma większego problemu. Tak też myślałem, że tutaj będzie jakaś korba potrzebna. Tup, tup. Tędy, Kate, proszę cię. No, Kate! Czemu ty jesteś jak... No, co ty robisz? Się wraca. Użyj... korba. A, bo to było od tych drzwi wejściowych, czyli na samym początku, no to nie było potrzebne z tego względu, że drzwi były otwarte. Dopiero jak się zatrzasnęły przed nami, to był problem. Wydajesz się zawiedziona, Kate Walker. Ale czym? No dobrze, popraw mnie, jeśli się mylę. Ale to, że Dana Rose straciła dziecko i stała się bezpłodna, obala twoją hipotezę, że jesteście ze sobą spokrewnione. Oj tak. Prawda? Nie mylisz się, Oskarze. Po prostu głupio się łudziłam. Chciałabym być taka jak ty i nie przejmować się głupimi emocjami. To miłe z twojej strony. Jak sądzę? Wybacz, Oskarze. To nie zabrzmiało dobrze. No dobra.
Lecimy dalej. No pytanie, gdzie teraz, nie? Jedyne co, no to nam zostało to sanatorium. Czy wszystko w porządku? To pewnie był dla pani nie lada szok, prawda? Tramwaj do pensjonatu. Właśnie, bo my przecież jeszcze nie byliśmy w pensjonacie. My jeszcze nie byliśmy w pensjonacie. Od razu przyjechaliśmy tutaj z tą juntą. Czyli wracamy do pensjonatu. Ding, ding. Jezu, puste te tramwaje jakieś takie. I hop. No dla starych ludzi powiem szczerze, że wejście do tego tramwaju to takie średnie. Średnio komfortowe. Nie mogli tych torów zrobić nad wodą? Jak tak widać, że jedzie mimo wszystko po torach. No to najpierw pensjonat, a później wydaje mi się, że można by było jechać do sanatorium i wybadać, co tam się stało, chociaż wiemy już, że po sanatorium i po tej całej, po tych całych pogromach, co robiła, w sensie była w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, załatwiona ta praca przez juntę. Teraz byśmy chcieli się dowiedzieć, czy Dana... No właśnie, i teraz tak mam taki mętlik trochę w głowie, z tego względu, że wydaje mi się, iż bardziej jestem zafascynowany i ciekawy ta historii misja, którą dostała Dana Skate z grupą ruchu oporu Leona. Nie skończyło się to najlepiej. Właściwie to dlatego przyjechałam tu z Londynu. O, tak. Chwileczkę, panno Walker. Gdzie ja to wsadziłam? Przez tę przeklętą burzę trąbią o tym w prasie. Proszę, niech pani zobaczy. Burza. Przerwano prace wydobywcze na przełęcze diabła. Niespodziewana burza zmusiła Radę Miasta do wydobycia ciał uwięzionych w lodzie od czasów II wojny i zabrania ich do schroniska Silberspiegel. Zamarznięte ciała przy schronisku. Dowiedziałam się dopiero wczoraj. To znaczy... Nie było jeszcze oficjalnej identyfikacji, panno Walker. Ale jest możliwe, że... Że Leon znajduje się wśród tych ofiar, tak. Też o tym myślałem, że ta ekspedycja, która tam wyszła wtedy... Ale to nie ekspedycja, tylko ten ruch oporu być może. Czy to możliwe, że Dana jest wśród ofiar? To byłoby nawet logiczne. Wyjaśniałoby, dlaczego wszelki słuch o niej zaginął po tej misji. Jednak według niektórych świadków, Dana przeżyła wojnę i pomagała bojownikom ruchu oporu z Wagen aż do wyzwolenia. Ale jeśli to wszystko prawda, to Dana zniknęła po wojnie. Co się stało z Leonem? Według zeznań, które zgromadziłam, Leon zginął w czasie misji, którą ministerstwo wyznaczyło Danie, najwyraźniej w Lawinie. Jestem jedną z niewielu osób, które mogą go jeszcze rozpoznać i dlatego przyjechałam. Gdyby nie ta przeklęta burza, byłoby już dawno po sprawie. Co z innymi ciałami? Według specjalistów medycyny sądowej, spod lodu udało się wydobyć
3 ciała, nie więcej. Mężczyzny zapewne Leona i 2 inne nierozpoznane. Mężczyzny i kobiety. Aha. Czyli co, do schroniska Silberspiegel? No podejrzewam, że te ciała przetransportowano do schroniska. Czyli one w tym momencie tam są. Czekając na rozpoznanie? Proszę się nie załamywać, panno Walker. Tylko identyfikacja wizualna da nam pewność. Udamy się tam, gdy minie ta burza. Pewnie jutro albo pojutrze. Późno pojutrze. Tak. W jaki sposób będą przetrzymywać te ciała przez tyle... przez te 2 dni w schronisku, gdzie w zasadzie nie ma kostnicy, nie ma jakby warunków do przechowywania ciał. Panno Walker, jesteśmy. Ale pani nie idzie, prawda? Panno Walker, może nie jest pani rodziną Dany, ale przypomina mi ją pani jak nikt inny. Ale dane słowo Katiuszy wypełniliśmy. Dowiedzieliśmy się, kim jest kobieta z obrazka. Teraz już tylko i wyłącznie lecimy ze swoimi jakimiś przekonaniami i chęcią pozyskania wiedzy, co się tak naprawdę stało, poskładania wszystkich puzli do kupy i rozwiązania zagadki. Jeszcze kurczę, z tej Syberii to będzie jakaś gra detektywistyczna pokroju Sherlocka Holmesa. Jak to się tak rozwinie? Bo jeśli faktycznie to nie jest jej rodzina, to rozwiązuje sprawę obcej osoby. To zamiast czekać, aż burza przestanie szaleć i aż oficjalnie rozpoznają ciała ofiar, które, dodajmy, tkwiły pod lodem od co najmniej 6 dekad, ty i przy okazji ja wdrapiemy się na tę górę, żebyś mogła sama je rozpoznać. Wiem, Oskarze, wiem. Ale muszę mieć pewność. Bo jeśli jedną z tych ofiar okaże się Dana, ja... Nie będę mieć za czym gonić? Nie będzie miała Kate celu. Mhm. Mam wrażenie, że to ją całkiem przeraża, że jeśli okaże się, wiecie, wszystko to takie trochę bezcelowe i tak dalej, to ona nie będzie miała celu podróżowania, szukania tajemnicy i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że ona jest wręcz stworzona i żyje tym, żeby za czymś gonić. A tego mieliśmy dowód już nie raz. Bo ta burza to tutaj jest śnieżną burzą. No wychodź, wychodź, bo się pan spieszy. Że mamy mały skrót do schroniska. Znajdź zamarznięte ciała. Chyba się jeszcze trzyma, pomimo burzy. Czekajcie, to jest zadanie poboczne, tak? Znajdź główną salę. Nie, zaraz, które jest poboczne? Znać główną salę, tak? Czy znać zamarznięte ciała?
Dobra, będziemy i tak wszystko próbowali. Wprawdzie nie jest tak zimno, żeby paliwo zamarzło, ale powinni trzymać to w środku, tak na wszelki wypadek. Dobra, to przynajmniej wiemy, że tutaj jest paliwo, jakby co. Podejrzewam, że będzie nam ono potrzebne, żeby turbinę jeszcze jakoś uruchomić. Zanim wejdziemy do środka, jeszcze sprawdzimy, czy tutaj czegoś nie ma. Leni opuściła posterunek. Przy tej zamieci to nic dziwnego. Tu? Jesteś pewna, że chcesz oglądać ciała przy tej okropnej pogodzie, Kate Walker? Jutro też tu będą, wiesz? Może i tak, ale nie mogę czekać. Muszę to sprawdzić teraz. Ale czekaj, zbadaj główną salę. Ale główną salę gdzie? W budynku? Nie da rady, ale na pewno można to jakoś odblokować za pomocą mechanizmu w środku. Okej. Okay. Sprawdźmy tutaj, czy cokolwiek... Aha, zdejmij przykrywkę. A, no bo trzeba byłoby pewnie wrzucić monetę pewnie, tak? Dobra, ale to najpierw sobie zbadajmy tę główną salę, tak? Nikogo nie ma? Nie jest jeszcze tak późno. Myślałam, że demoiselle Leni jeszcze nie śpi. Staruszkowie chyba wcześniej chadzają spać, prawda? Czy ja wiem? Dobra, spójrzmy. A, czekaj, jej nie ma na jej... Na jej liczyłam, wózku. Że znajdę tu demoiselle Leni. Kolejne cygaro. Kto tutaj pali te cygara? Demoiselle Leni piła z kimś herbatę. Może z tym alpinistą? Zdjęcie Leona na statku. Musiało powstać w drodze powrotnej z Baltajaru. Nadal nie mogę uwierzyć, że przetrwał zimę, ukrywając się w górach. Leni też zachowała ten wycinek dotyczący Leona. Wygląda na to, że urządziła dla niego prawdziwy ołtarzyk. Okej. Z demoiselle Leni dzieje się coś bardzo dziwnego. Powinnam sobie z nią porozmawiać. Ale najpierw ciała. Tylko one się teraz liczą. Patrz, Oskarze! Twój kuzyn! O czym ty mówisz, Kate Walker? I dlaczego się śmiejesz? Dobra, dobra. Okej, okay, a co mamy to? To jest klucz? Zbyt mały, by otwierał drzwi. Nie, to jest do jakiegoś albo małego zamka, albo do jakiejś pozytywki. Dobra, ale tak jak Kate powiedziała, najpierw ciała. Najpierw ciała, a później z Leni porozmawiamy. Co to jest? O, zamarznięte ciała. Z przełęczy diabła. Grupa techników tutaj musiała je tu przynieść. Przez te śnieżyce. Ale agregat jest wyłączony. Ciała mogą zostać uszkodzone. Gdzie ten demoiselle Leni? O, odpoczywa. U siebie. Ona zemdlała, kiedy technicy wrócili do Wagen. Red, dlaczego? Na pewno ma to związek z ciałami. No bo patrzyła się w ich kierunku przez... no, cały czas. A kiedy rozpoznała tam pewnie kogoś. Przynieśli diabła, wyglądała jakby zobaczyła ducha czy coś. Zupełnie jakby... Jakby znała ofiary. Co? Czy ktoś się nią zajmuje? O, tak. Spokojnie. Jest z nią pustelnik, który przynosi jej drewno i jedzenie. Okej, to proszę wracać do środka. Zajmę się tym agregatem. Na pewno? Jasne, proszę. No już! I tak muszę zajrzeć do namiotu. Napraw agregat. Zobaczmy. Nie ma tej możliwości. Aha, dobra. Możemy obracać. Zbiornik jest pusty. Muszę znaleźć paliwo, żeby włączyć agregat. Nie widziałaś po drodze jakichś kanistrów? No, warto to sprawdzić. Tak! Dzięki, Oskarze! Oskar, nie podpowiadaj. Ja sam. Ja sama. Dobra, i tutaj mamy kanisterki.
interakcja. Jest tam coś? Jest, bo chyba ciężki. A, nie można biegać z tym kanistrem. Ciekawe. Bo wybuchnie, nie wolno chluptać. No gdzie no, tą kamerę zmienia? Ty, a może to jest ten pustelnik, słuchajcie, który nas obserwował przez jakiś czas. Okej. Interakcja. Dolewamy. Obejrzyj. Czegoś tu chyba brakuje. No, pytanie tylko czego? A, klucz chyba, co? Niemożliwe. Nie? Okej, to problem. Obawiam się, że się mylisz, Kate Walker. Nie. To czego tu może brakować? Czegoś tu chyba brakuje. To wygląda, jakby tutaj można było użyć tego klucza. Nie, nie sądzę. Okej, czyli to nie to. Paliwo zostało nalane. Zbiornik jest pełny. Teraz muszę tylko włączyć agregat. Dobra, ale żeby włączyć agregat, to potrzebujemy czegoś. O, co to jest? Sprawdź. Zamknięte, oczywiście. Ale to jak może żeby inaczej. Tutaj w takim razie użyjemy klucza? Tak. Cyk. A, jest korba. Stare suchary. Jak długo tu leżą? Dobra, bierzemy korbę. Musi służyć do uruchamiania agregatu. Jasne. Dobra, tu wstecz. A tu co jest? Nic z tego. Aha. Mów do mnie, Oskar! Ten przycisk zapewne włączył agregat, Kate Walker. Ale musisz jeszcze uruchomić silnik. Okay. Dobra. Dzięki, Oskarze! Czyli cyk. To sprawdź. I tutaj użyjemy korby. I pewnie kręcimy, co? No kręć. No i pięknie. Ha! Mamy, słuchajcie, to. No i zidentyfikuj ciała. Ale to już sobie zrobimy w następnym odcinku. Dlatego ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. No i do zobaczyska. Mam nadzieję, że do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Na razie. Bye, bye.